Joanna Racewicz straciła zaufanie do kobiet. Kobiety kobietom gotują ten los. Joanna Racewicz, dziennikarka od kilku lat związana Polsatem, znana jest z odważnego głoszenia publicznie swoich poglądów. Już raz rozprawiła się ostro z hejterami komentującymi jej urodę, ostatnio w przejmujący sposób odniosła się też do słów Jarosława Kaczyńskiego. Teraz Joanna Racewicz przyznaje, że nie wierzy już w kobiecą, siostrzaną solidarność. Kobiety kobietom gotują ten los, twierdzi. Joanna Racewicz nieraz już padała ofiarą ataków internautów. Swego czasu ostro odpowiedziała hejterom, którzy zarzucali jej, że dokonuje operacji plastycznych. Mam sztuczny nos, oczy, zęby, policzki. Do tego paznokcie, biust, tyłek i kolana, napisała Racewicz. Teraz prezenterka Polsatu przyznała, że z nienawiścią w sieci kobiety często spotykają się właśnie ze strony kobiet. Joanna Racewicz, przestałam już wierzyć w mit o siostrzeństwie. Gwiazda Polsatu zdradziła reporterce serwisu Jastrząb Post, że z wielkimi przykrościami musi się także mierzyć na co dzień ze strony kobiet. Czy to jest polski sport? Nie wiem, bo zdarza się pod każdą szerokością geograficzną. A szczególnie jest to bolesne, bo dotyka kobiet i kobiety kobietom gotują ten los zazwyczaj w przedziwny, upiorny sposób, z bardzo podłą determinacją. Przyznaje Joanna Racewicz, która nie wierzy już w kobiecą solidarność. Ja przestałam już wierzyć w mit o siostrzeństwie. Rzadko się wspieramy. Kropka. Są takie kręgi, są takie grona. Ja sama jestem szczęśliwa w kręgu moich przyjaciółek i tam nie słychać tego typu zjadliwości. Ale dlaczego tak wiele kobiet tworzy system więzienny, gdzie są jednocześnie i więźniarkami, i strażniczkami? Pilnując, żeby żadna ze współwięźniarek nie wyróżniła się ponad przeciętność? Kropka. Zastanawiające i pewnie jest to materiał dla jakiegoś niezłego socjologa, mówi Joanna Racewicz w rozmowie z Jastrząb Post.